Kraków to wieś miłujących się ludzi. Gdybyśmy zadali pytanie, czy jesteście Polakami, czy jesteście Ukraińcami, pcha się na usta zwrot: jesteśmy obywatelami II Rzeczpospolitej, jesteśmy tutejsi. Obaj okupanci dokonują podziału ziem II RP. Wytyczona granica między III Rzeszą a Związkiem Radzieckim przebiega także przez wieś Miłków. A jeżeli chodzi o finał, najlepiej, żeby tej wsi tu nie było. Mieszkańców Miłkowa przesiedlono do Besarabii. I każdy chciał wrócić do domu. Obszar nieistniejących wsi, takich jak Miłków, poddano zalesieniu. Chcemy dziś dziękować za wszystkich, którzy przeżyli. Modlić się za tych, którym nie było to dane. A to Stasia. A to ja. A ta Luzia, tak? Tak, razem my. Boże święty, to bym nie poznała, że to je. Inaczej wyglądała młoda, inaczej. Inaczej młoda jak inaczej młoda.